taka walka o to, kto bardziej przekona. Dziękuję. Jeżeli będą pytania, przewodniczący Tadeusz Krupas. Przejdziemy w tej chwili do kolejnego punktu już. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. I oddaję głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, panu Grzegorzowi Zakowiczowi. Bardzo proszę. Kontrola w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Głubczycach przeprowadzona była dnia 29 września 2017 roku. Zakresem kontroli objęte było zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki, analiza wydatkowanych środków finansowych, ocena obiektu i wyposażenia, analiza zatrudnienia w kontekście zgłaszanych potrzeb. Osoby biorące udział w kontroli, oczywiście dyrektor pani Iwona Kusznier. Ja chciałbym się skupić, proszę państwa, na wnioskach pokontrolnych, gdyż integralną część protokołu stanowi 6 załączników. Nie chciałbym tutaj skupiać się na każdym z nich, gdyż to jest dość taki obszerny materiał, z którym państwo, panowie i panie radni zostali zapoznani. Wnioski końcowe są następujące. Ująć w budżecie powiatu na 2018 rok kwotę 18 tysięcy zł z przeznaczeniem na doposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w niezbędny sprzęt zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnić doradcę metodycznego z informatyki, tutaj jest mowa o 1/6 etatu, zaplanować bieżące remonty podnoszące estetykę pomieszczeń i ograniczające utratę ciepła. Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w naszych obradach od początku już uczestniczy pani dyrektor PODN-u i poradni psychologiczno-pedagogicznej, więc jeżeli macie państwo pytania do działalności poradni bądź do przedstawionego protokołu, to bardzo proszę. Pan radny Naszkiewicz. Pani dyrektor, w tym protokole pokontrolnym możemy przeczytać na stronie 8, że Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zatrudnia 4 doradców metodycznych. 3 na 1/4 etatu i 1 na 1/6 etatu. W tym jest zapotrzebowanie, aby zatrudnić doradcę z informatyki na 1/6 etatu. I teraz moje pytanie jest takie. Skoro na 1/4 czy 1/6 etatu, to czy wynika to, że potrzeby są tylko takie, czy wynika to z braku funduszy, że te osoby nie pracują na przykład na cały etat, tylko na taką część, czy nie ma po prostu potrzeby, bo na 1/4 etatu jest tyle godzin, że to w zupełności wystarcza. Bardzo proszę, pani dyrektor Iwona Kusznier. Już odpowiadam, panie radny. Doradcy metodyczni u nas zatrudnieni są na ułamek etatu, ponieważ są to nauczyciele szkół powiatowych lub gminnych i pracują na cały etat w swoich szkołach. Nie jest nas finansowo stać, żeby zatrudnieni byli na większy ułamek etatu. Myślę, że 1/4 etatu dla nauczyciela matematyki, dla doradcy matematyka, język polski, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne jest to wymiar wystarczający, żeby pełnić zadanie doradcy metodycznego. Dlatego te osoby nie są zatrudnione na cały etat. Doradca nie może być też u nas zatrudniony na cały etat, ponieważ, a zrezygnować na przykład z pracy w szkole, ponieważ doradca musi być czynnym nauczycielem. Przy doradcy wychowania fizycznego jest mniejszy ułamek etatu. Wynika to z tego, że jest to przedmiot niematuralny, nieegzaminacyjny i być może nieco mniej zadań ma
ten doradca do realizacji i mieści się w 3 godzinach dydaktycznych tygodniowo, bo wymiar pensum dydaktycznego dla doradcy to jest 18 godzin, tak jak dla nauczyciela. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania do Pani Dyrektor, do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie, to proszę Państwa, musimy przegłosować to sprawozdanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z kontroli komisji rewizyjnej, z kontroli przeprowadzonej właśnie w PODN-ie i poradni psychologiczno-pedagogicznej? Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Chyba wszyscy, ale spytam jeszcze, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? A zatem sprawozdanie z działalności placówki przyjęte zostało jednogłośnie. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu. I tradycyjnie już pisemne sprawozdanie otrzymaliście Państwo w materiałach. Nie będzie ono przedstawiane teraz, więc jeżeli tylko są pytania dotyczące tego sprawozdania, to bardzo proszę. Pan radny Naszkiewicz chyba się zgłasza, tak? Tak. Proszę. Strona trzecia. Raz, dwa, trzeci akapit i tam są podpunkty do H. I interesuje mnie podpunkt D. Zarząd zapoznał się z informacją DPS w Klisinie o samobójstwie mieszkańca DPS Filia Kietrz. Interesuje mnie, czy to było spowodowane zdrowiem, bo wiemy, że w tych ośrodkach bywają różne osoby, czy to było targnięcie się na życie, czy to był inny skutek. Ile takich przypadków w ogóle w filiach DPS-u wystąpiło chociażby w tym roku? Tak jak piszę w sprawozdaniu, jest to jeden przypadek, jest to jedna informacja dotycząca samobójstwa. Natomiast co do przyczyn, okoliczności, chyba w piśmie nie były wskazane. Czy są jeszcze jakieś zapytania dotyczące przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do kolejnego punktu. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje zadane na początku sesji. Ich było dosyć sporo, także oddaję głos teraz Pani Staroście. Tak, może po kolei. Pierwszy był Pan Radny Besz. Data napraw zjazdu do Marysieńki. Nie jestem w stanie podać dokładnej daty, natomiast zamierzamy tę drogę jeszcze w tym roku, ten kawałek, bo to chodzi o niewielki odcinek, w tym roku wyremontować. To było w planach i mam nadzieję, że te plany zrealizujemy. Jeżeli chodzi o drzewa, rzeczywiście stan tych drzew wymaga pielęgnacji. Taka pielęgnacja została zlecona i w terminie do 20 grudnia ma zostać wykonana. Aleja Lipowa, informacje o remoncie. Szanowni Państwo, w tej chwili trwają jeszcze czynności odbiorowe. Jak wiecie, równolegle była remontowana ulica Żeromskiego w ramach projektu. Termin wykonania był do 15 listopada. Wykonawca zgłosił czynność do odbioru. Czynności odbiorowe jeszcze nie zostały zakończone. Jeżeli chodzi o umowę, umowa jest zawarta, wszystkie warunki w umowie są jasno dookreślone, również zabezpieczenie, jeżeli chodzi o wykonawstwo w tej umowie, jest zawarte. Również Pan Radny pyta tutaj o wszystkie inwestycje drogowe od 2007 roku. Powiem tak. Niejednokrotnie Państwo otrzymujecie, wszyscy Państwo radni otrzymujecie sprawozdania z wykonania budżetu inwestycji. Są szczegółowo wykazywane. I wartościowo, i z nazwy, i wszystkie niezbędne szczegóły przedstawiamy, czy to na sesjach, czy na komisjach. Jeżeli Państwo uważacie, że w tej chwili wymaga sporządzenia tak wnikliwego ostatnie 10 lat po to, żeby panu radnemu, nie wiem, w formie tabelarycznej to przedstawiać, to szanowni państwo, szanujmy się nawzajem i szanujmy pracę
urzędników, bo powiem Państwu, że wniosków o dostępie do informacji publicznej my dużo otrzymujemy. I niejednokrotnie wymaga to od nas i od naszych pracowników poświęcenia dodatkowego czasu, który mogliby poświęcić na to, żeby zająć się sprawami bieżącymi, ważnymi. Ale oczywiście, jeżeli Pan Radny występuje tutaj oficjalnie i na piśmie tego żąda, to mówię, to będzie powieleniem tego, co już wcześniej Pan Radny otrzymywał, będąc radnym w tej kadencji i w poprzedniej kadencji. Pani Skarbnik może potwierdzić, ile pracy. Ja nie mówię o terminie, tylko o tym, że takie informacje były przedstawiane radnym. Można to sobie pozbierać, ale jeśli chodzi o taką tabeleczną, to naprawdę proszę mi wierzyć, jest tyle pracy w grudniu, że ja takiej informacji nie przedstawię. Dziękuję. Także panie radny, proszę jeszcze raz przeanalizować, czy aby na pewno jest to konieczne, żebyśmy te 10 lat jeszcze raz panu zbierali i przedstawiali, bo to wszystko było państwu przedstawiane wcześniej. Pan radny Besz chce się do tego ustosunkować, tak? Proszę. Dziękuję. Pani starosto, ja się zwróciłem dosłownie ustnie i ja nie oczekuję to przepuśćmy w ciągu dwóch dni, czy tygodnia, czy dwóch, czekam dosłownie, żebym takie coś otrzymał. Dziękuję bardzo. Tak, powiedział pan na piśmie, więc ja tu mam zanotowane. Ale szanowni państwo, pana kolega obok siedzący zadał pytanie, w jakim terminie udzielamy odpowiedzi? Za chwilę odpowiem na to pytanie. Więc tutaj dla mnie jest jednoznaczne, że skoro pan prosi o informację na piśmie, to dla nas termin KPA jest obowiązujący, nie ma innej mowy. Mamy koniec roku, mamy podsumowania, mamy sprawozdania. To naprawdę jest dodatkowe absorbowanie ludzi, którzy wykonują dużo zadań. Coraz więcej zadań na nas spada, spada na samorząd powiatowy. Nie zatrudniamy nikogo dodatkowo. Staramy się wszystko robić na bieżąco. Ale każda dodatkowa czynność wymaga poświęcenia dodatkowego czasu. Także bardzo proszę o rozważne wnioskowanie i formułowanie swoich pytań. Jeżeli chodzi o pytanie, tutaj było pytanie do pana Ziółki, odpowiedź była udzielona. Pan radny Krupa prosi o skierowanie Komisji Bezpieczeństwa w Lewicach. Pana radnego Krupy nie ma, ale ja odpowiem, że taka komisja, która ma zbadać bezpieczeństwo na skrzyżowaniu w Lewicach. Panie radny, proszę. Panie radny, pan radny Krupa skierował nie pytanie, tylko prośbę. Proszę o skierowanie komisji. To była prośba, to nie pytanie. Więc ja mówię i odpowiadam również panu, że taka komisja będzie na miejscu w terenie, ma dokonać jeszcze raz analizy, czy istnieje konieczność poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Lewicach. Komisja ma zebrać się na początku grudnia. Pan radny Naszkiewicz, informacja, ile mieszkaniec czeka na odpowiedź. Odpowiem tak, odpowiadamy tak, jak tego wymaga kodeks postępowania administracyjnego. Nie wiem, o jakiej sytuacji pan mówi, że nie została w ogóle udzielona odpowiedź. Jeżeli tak było, to jest do sprawdzenia, możemy to sprawdzić. Ale to rozumiem po sesji, no i to wymaga czasu. Prosilibyśmy na piśmie, bo skoro mieszkaniec, który się zwrócił, ma pismo datowane 2014, a w 17 pisze skargę, to oznacza, że nie dostał odpowiedzi. On składa skargę na brak działania ze strony pana starosty w sprawie i tak dalej, i tak dalej. Czyli musiał nie dostać odpowiedzi. Wnioskuję z tych pism. No nie będę upubliczniał ich do kamer, ponieważ to są panie radny, osobowe. Czy na pismo była odpowiedź pisemna? Czy była odpowiedź na piśmie? W 2014, że w 15 będzie coś zrobione. Jest w 17, jest niezrobione. Co to jest za odpowiedź, pani starosta? Panie radny, to nie znaczy, że nie została udzielona odpowiedź. Czy ja mam przeczytać odpowiedź starostwa?
Czyli była odpowiedź. W 14, że podczas konstruowania projektu planu robót na 2015 rok weźmiemy pod uwagę wyżej wymienione prace. I jest dalej opisane. No i gdzie, żeśmy, radny, wzięli, gdzie ale... żeśmy wzięli pod uwagę te prace? Panie radny, zarzuca pan brak odpowiedzi, bo a pan czyta dalej... odpowiedź. Pani starosto, ja jak odpowiadam w urzędzie u siebie, a nie mogę czegoś spełnić, to po jakimś czasie odpowiadam. Szanowny panie, ponieważ nie udało mi się tego zrobić w 2015 roku, otrzyma pan, czy będzie to zrobione w 2016 roku. Jaka to jest odpowiedź, że zrobię kiedyś i nie robię? Więc proszę nie mówić, że nie ma odpowiedzi, tylko ma pan zastrzeżenia co do treści odpowiedzi. Raz, a to jest różnica. A druga rzecz, nie mam odpowiedzi ja, więc jak od dwóch sesji domagam się odpowiedzi na piśmie i nie otrzymałem? Więc co w tym przypadku? Więc ja przechodzimy do drugiego pytania. Przechodzimy do drugiego. Tak, pan radny stwierdził, że nie udzielono mu odpowiedzi. Odpowiem, sprawdzę na jakie zapytanie. Jeżeli tak, takie coś miało miejsce, to sprawdzę dlaczego. W tej chwili nie odpowiem panu. To pytanie dotyczyło liczby urodzeń, rozumiem, tak? Więc sprawdzimy tę kwestię. Następne pytanie, czy powiat zabezpiecza się w umowach, czy z tych form korzysta i czy korzystał? Jak najbardziej powiat zabezpiecza się w umowach. To są kary finansowe, stosunkowo wysokie. Z tych form korzysta i z takiej formy skorzystał. Z tego co pamiętam, będąc tutaj w tej kadencji, to na pewno jeden raz i to w ubiegłym roku. Ja rozumiem, że wystarcza odpowiedź panu radnemu na to pytanie. Czy chce pan jeszcze znać wysokość kar, które są w umowach? Chciałbym znać wysokości, natomiast jeżeli, czyli tak jak pani wspomniała, że korzystaliśmy jeden raz, to widzimy po raz kolejny chociażby w sprawozdaniu, że przesuwamy terminy, czy nie lepiej byłoby zdyscyplinować wykonawcę w jakiś sposób i korzystać z tych mechanizmów, które mamy w umowach, bo widzimy, że przesuwamy, no i możemy tak przesuwać cały czas. Panie radny, jeżeli przesuwamy, to z uzasadnionych powodów, nie przesuwamy od tak sobie. Z reguły jest powtarzalny i niejednokrotnie zdarza się tak, że trudne do przewidzenia są na pewno warunki atmosferyczne, szanowni państwo. W tym roku również dochodzą dodatkowe argumenty. Wiecie, że jest kulminacja w wykonawstwie, jest brak materiału. Wiem, że takie argumenty również są przez wykonawców zgłaszane. Niemniej jednak głównym powodem jest pogoda, która jest niestety nieprzewidywalna. Jak co roku. Pani radna Sapa, jaka jest kolej naprawy drogi na odcinku Księżopole-Kiecz? A więc szanowni państwo, jak wiecie, niejednokrotnie o tej drodze rozmawialiśmy. Ona była planowana do remontu w roku ubiegłym. Niestety nie udało jej się wówczas wyremontować. No, nie będziemy może tutaj mówić o powodach. Niemniej jednak ponownie został złożony przez nas wniosek, który jest zakwalifikowany na liście rankingowej na 5. pozycji, wysokiej pozycji, co mam nadzieję czyni nas do tego, żeby już mieć pewność, że ta droga będzie w tym roku realizowana w ramach programu rozwoju gminnej powiatowej infrastruktury drogowej. Pan radny Bac, co to jest za forma, rodzaj ciągu, według jakich przepisów? Pan to na piśmie chciał, ale ja może w części panu już odpowiem. Oczywiście, powiem panu tylko tak, żeby uspokoić. Była wykonana dokumentacja techniczna. Nikt tego z powietrza nie robił, nie budował. Natomiast jak pan zapewne wie, dokumentacja techniczna jest wykonywana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane i w oparciu o obowiązujące przepisy. Jaka klasa drogi do Gazowic?
Z tego co pamiętam, to droga ma klasę drogi lokalnej. Również dostanie pan to na piśmie. Czy zostały zabezpieczone pieniądze na usuwanie błota? Nie wiem, czy jest taka potrzeba, żeby już w tej chwili mówić o zabezpieczeniu pieniędzy na usuwanie błota. Jeszcze ta inwestycja się dobrze nie skończyła, a już wskazujemy jako pewniki różnego rodzaju zdarzenia, które nie wiadomo, czy będą w ogóle miały mieć miejsce. Jeżeli cokolwiek wydarzy się, to szanowni państwo, pamiętajcie, że w ramach gwarancji, a tutaj mamy dosyć długie gwarancje, bo aż 60 miesięcy, będziemy z tego prawa korzystać. Więc nie rozumiem, skąd się bierze tyle pesymizmu, panie radny. My również z troską o mieszkańców i dla mieszkańców takie inwestycje podejmujemy. Światła na dworcu. Była już odpowiedź. Rów, kietlice, biernatów. Przepusty zamulone. Sprawdzimy rzeczywiście, jeżeli są zamulone. To jest kwestia odmulenia tych przepustów. Ja tylko dodam, że w tym roku, szanowni państwo, nie mieliśmy środków w budżecie na usługę koparką. W związku z tym nie odtwarzaliśmy rowów, a wiecie doskonale, że przy takiej ilości dróg i rowów, jakie mamy w utrzymaniu, no są odcinki, które będą wymagały takich prac, w tym również odmulania przepustów. Kosze na śmieci. Kolejny raz, panie radny, pyta pan o kosze na śmieci. Jest ustawa o porządku i utrzymania czystości w gminach. Panie radny, po raz kolejny. To jest inna kwestia, panie radny. Ustawa, która reguluje, kto odpowiada za porządek. Pani staroście. Ja odpowiadam, panie radny. Proszę mi pozwolić odpowiedzieć. Więc odpowiadam. Odsyłam do ustawy o porządku i utrzymaniu czystości w gminach. Zawieszyce, oświetlenie drogi. Nie wiem, czy tutaj chodzi panu o całą drogę Zawieszyce, czy tylko o końcówkę. Końcowa część ulicy Grąwalskiej, tam gdzie już jest ciemno i w kierunku Zawieszyc. Zresztą podobna sytuacja będzie na Żeromskiego w kierunku tej ścieżki. Oświetlona ścieżka do Marysieńki, las się oświetla, a tutaj gdzie ludzie chodzą dosyć często do gazowic, jest ciemno. Nikt nie pomyślał, żeby lampy zamontować. Panie radny, bardzo byśmy chcieli, żeby przy każdej drodze było oświetlenie. Byłoby bardzo fajnie, tylko wie pan, to chyba nie w tym kierunku zmierza. To, że oświetliliśmy Aleję Lipową, to tylko z tego względu, że tam bardzo dużo ludzi też spaceruje, jest to niebezpieczny teren, zadrzewiony, ciemny. Będziemy liczyć ilość osób przechodzących, bo taki jest wskaźnik w projekcie. Ja mam nadzieję, że, bo póki co otrzymujemy pozytywne głosy, że to oświetlenie jest tam jak najbardziej zasadne na ciągu spacerowym. Panie radny, proszę to do mikrofonu. Do skrzyżowania, a dalej już ciemno. To jest właśnie. Chodziło o ten zespół, klub sportowy. Jest na ciągu tym spacerowym zamontowanych 65 lamp, panie radny. 65 lamp, nie do połowy drogi. Panie radny, to tylko potwierdza tego, że pan nie uważnie nas słucha na każdej sesji komisji, gdzie przedstawiamy zakres objęty projektem. Panie radny. Projekt obejmuje remont nawierzchni i budowę ciągu spacerowego do skrzyżowania. Do skrzyżowania.
przez nas jeszcze taka sama ścieżka. Pan radny Podkówka, pytanie do pana radnego Ziółki. Pan radny Mańkiewicz, kiedy był odbiór sali gimnastycznej? A więc, szanowni państwo, długo to trwało, zanim udało nam się wyremontować salę przy naszym Zespole Szkół Mechanicznych. W tym tygodniu było otwarcie sali po uprzednim uzyskaniu opinii sanepidu, oczywiście pozytywnej opinii dopuszczającej do korzystania z tej sali. Dlaczego w tym roku? To i tak dobrze, że się udało w tym roku. Wiecie państwo, że wypadły nam z realizacji dwa projekty, na które mieliśmy zabezpieczony wkład własny w budżecie. Całkiem za stosunkowo nieduże pieniądze udało się to zrobić. W związku z tym plan był do i decyzja na okres późniejszy, ale zrobiliśmy to wcześniej. Wygląda to bardzo dobrze, jakościowo jest to też dobry materiał. Tam jest wykładzina z odpowiednimi atestami przystosowana do tego typu sal gimnastycznych. Kończy się rok. Pan radny chciałby wiedzieć, jakie są największe inwestycje. Tutaj też po części odpowiedź dla pana radnego Besza. Szanowni państwo, w tym roku udało nam się zrobić bardzo dużo inwestycji drogowych. Między innymi udało nam się zmodernizować drogę na odcinku Wojnowice-Nowa Cerekiew, na które pozyskaliśmy środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak również drogę, spory odcinek, bo 9 km 600 metrów od skrzyżowania Niekazanice w kierunku granicy państwa Wiechowice i inwestycja w Głubczycach, o której przed chwilą mówiłam, czyli Aleja Lipowa, ulica Żeromskiego, jak również inwestycja polegająca na budowie kanalizacji i chodniku w miejscowości Pomorzowice. Tak jak powiedziałam na początku, na drogę Wojnowice-Nowa Cerekiew pozyskaliśmy środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Również pozyskaliśmy środki w 50% na drogę od skrzyżowania Niekazanice do Wiechowic i na przebudowę ulicy Żeromskiego i Aleję Lipową. Również uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85%. To są cztery główne inwestycje. Nie udało nam się w tym roku przebudować dworca PKS, ale tak jak powiedziałam już dzisiaj na sesji, ogłoszony został ponownie przetarg i ta inwestycja na pewno będzie realizowana w roku 2018. Również będzie realizowana inwestycja polegająca na termomodernizacji naszego liceum ogólnokształcącego. 6 grudnia jedziemy podpisać już umowę o dofinansowanie. Także jest to już gwarancja na to, że te środki mamy przyznane. Również czekamy na rozstrzygnięcie naboru, konkursowego naboru w infrastrukturze drogowej, na które został złożony wniosek na przebudowę drogi od Głubczyc do Bogdanowic, a właściwie aż za Bogdanowice, bo przez całą miejscowość ta droga będzie remontowana. Tam też będzie chodnik wykonany i będzie się kończyła za Bogdanowicami. To jest w fazie oceny, więc czekamy na rozstrzygnięcie. Z tego co już wiemy, termin rozstrzygnięcia został przesunięty na styczeń 2018 rok, więc myślę, że w styczniu powinniśmy się dowiedzieć, jak wygląda ocena merytoryczna, formalną ocenę wniosek przeszedł. Jest w tej chwili na kolejnym etapie rozstrzygnięcia. Także musimy poczekać. Jeżeli wniosek przeszedłby pozytywnie, to również, szanowni państwo, mamy kolejną dużą inwestycję, kolejny duży projekt na rok następny. Pracy było dużo przy tym. To są duże projekty, duże inwestycje. Łącznie, szanowni państwo,
To jest prawie 20 kilometrów dróg w tym roku. To spory odcinek. W skali powiatu to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pani radna Bobkier, co z dokumentacją? To już po części odpowiedziałam. Dokumentacja techniczna jest wykonana w całości, bo ona była niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku. Więc jeżeli chodzi o dokumentację techniczną, jest wykonana, jest złożona wraz z wnioskiem. Dom dziecka, tu pani radna prosi o informacje na piśmie, czy są w stanie zorganizować kursy. Wystąpimy do pani dyrektor. Pani skarbnik odpowie na końcu, ile dołożyliśmy. Pan radny Kulik, czy my odpowiadamy za kosze? Już chyba też odpowiedź po części została udzielona. Pan radny Leliński, czy my jesteśmy przygotowani do zimy? Za zimowe utrzymanie dróg w tym roku, podobnie jak w latach minionych, będzie odpowiadała nasza spółka PKS. Z tego co wiem, bo już pana prezesa nie ma, ale został ogłoszony przetarg na podwykonawstwo. Zgłosiły się dwie firmy do rozstrzygnięcia, do utrzymania zimowego, więc myślę, że możemy z pełną stanowczością powiedzieć, że jesteśmy przygotowani i nasza spółka będzie realizowała powierzone zadanie. Mam nadzieję, że aura będzie łaskawa, co pozwoli nam zaoszczędzić środki budżetowe. Dziura Bogdanowice, Włodzienin. Ja rozumiem, że panu radnemu chodzi o odcinek bliżej Włodzienina. Więc ten zakręt jest objęty również projektem. Tak jak powiedziałam, za Bogdanowice, tam do tego prawie wzniesienia, za tym zakrętem. Więc również ta dziura będzie zrobiona. Ale mówię, na to musimy poczekać do przyszłego roku. Ale ja zadam pytanie, pani starosto, czy przed remontem drogi można to jakoś zniwelować i usunąć tą dziurę? Powiem tak. Jedyne, co możemy w tej chwili zrobić, to takie drobne remonty wykonywać masą na zimno. To jest na chwilę, to rozwiązanie jest chwilowe. Natomiast, aby usunąć na trwałe tę wyrwę, no to wymaga przebudowy. Możemy oczywiście, możemy spróbować tą masą na zimno zalepić. Droga do Bieszów. Nie zostało jeszcze tam nic zrobione. Masą na zimno tego nie będziemy łatać. Myślę, że istnieje potrzeba, byśmy się spotkali również z lasami, żeby pewien konsensus wypracować, bo ta droga notorycznie jest niszczona. Wiemy, że tamtędy również drzewo jest przewożone. Tak, to pani starosto, wszyscy o tym wiedzą, ale jeżeli by zebrać chociaż te pobocza, które by pozwoliły tej wodzie spłynąć do bocznych rowów, a nie płynąć wzdłuż przez te 2,5 kilometra z góry w stronę do Bieszowa, to może troszkę jeszcze by się utrzymało tą nawierzchnię. Oczywiście, panie radny, ma pan zupełnie rację, że przerośnięte skrajnie w znacznym stopniu wpływają na stan jakości naszych dróg. I tych dróg, szanowni państwo, z taką przerośniętą i wyniesioną skrajną mamy bardzo dużo. To są pieniądze duże na usunięcie, więc jeżeli państwo w budżecie widzicie potrzebę zaplanowania sporej kwoty, no to oczywiście, tylko z czego zrezygnujemy? Proszę mieć to na względzie. Ale tym bardziej, pani starosto, że ta droga jest nieutrzymana zimowym, objęta zimowym utrzymaniem, tak. Pan radny Pospiszyl odnośnie PCPR-u słusznie zauważył, tutaj już pani kierownik nie ma, że bardzo duże środki idą na pomoc, na różnego rodzaju pomoc. Chyba to jest już bezdyskusyjne. Zadania na bieżąco są przedstawiane przez panią kierownik również i dzisiaj.
więc chyba tutaj już nic nie trzeba tej kwestii dodawać. Mam nadzieję, że udzieliłam chyba odpowiedzi na wszystkie pytania. Pan radny Bac, proszę. No właśnie, że nie, panie starościna. Bo mam pytanie, jeszcze raz ponawiam, czy to jest droga dla rowerów według prawa o ruchu drogowym, czy to jest ścieżka rowerowa według prawa budowlanego, czy to jest ciąg pieszo-rowerowy, czy to jest szlak rowerowy. Odcinek Żeromskiego-Gazowice. Rzeczywiście w nazwie zadania jest ciąg pieszojezdny, natomiast jest na pewno wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i na... W nazwie, panie radny. I odpowiedziałam panu na pytanie, że dostanie pan odpowiedź na piśmie, tak jak pozostałe parametry dotyczące tej drogi. I tak jak powiedziałam, została zaprojektowana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i w oparciu o dokumentację techniczną. I odpowiedź na piśmie pan otrzyma. Dziękuję, nie neguję uprawnień osób, które to robiły. Ja tylko potwierdzam to, że posiadamy na to stosowną dokumentację wykonaną przez osoby uprawnione. To były, pani skarbnik jeszcze tutaj, tak? Proszę. Szanowni państwo, od kilku lat już dofinansowujemy oświaty z innych źródeł. Poza subwencją, częścią oświatową i dochodów jednostek, które wypracowują we własnym zakresie. I odszukałam właśnie taką informację, którą wykonywałam też, sporządzałam ją na zarząd. I w 2014 roku dofinansowaliśmy oświatę w wysokości 773 874 zł. W 2015 722 581 zł. W roku 2016 968 048 zł. W roku 2017, i to jest stan na 4/10, 1 472 194. I myślę, jak będziemy zwiększać, czyli te braki zabezpieczać w szkołach, które złożyły w sprawie wynagrodzeń, jest to około gdzieś 500 tysięcy złotych, no to po prostu złapiemy kwotę, już tak powiem kolokwialnie, około 2 milionów złotych dofinansowania z innych źródeł, poza subwencją ogólną częścią oświatową i dochodów, jak wypracowują jednostki oświatowe. Także słuchajcie państwo, naprawdę my wszystko to rozumiemy, że w oświacie jest potrzebne to i tamto, ale proszę, proszę nas również zrozumieć, że 2 miliony złotych dofinansowania poza tymi źródłami to jest naprawdę nieliche wyzwanie, że tak powiem. To jest nieliche wyzwanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W sprawie udzielanych odpowiedzi pan Bersz jeszcze, tak? Panie przewodniczący, odnośnie odpowiedzi od pani Proszę starosty, no nie utrzymałem, jak się nie mylę, odpowiedzi. Było zapytanie na interpelacji, zapytania do kiedy był termin wykonania prac na drodze Żeromskiego w kierunku Gazowic. I nie uzyskałem odpowiedzi, jeżeli może pani starosta mi odpowiedź. Dziękuję. Ale ja udzieliłam w odpowiedzi 15 listopada, termin wykonania. W tej chwili trwają prace odbiorowe. Termin wykonania do 15 listopada. Wygląda to tak, że po terminie, czy w terminie, czy przed terminem, wykonawca zgłasza gotowość, po czym jest wyznaczany termin na odbiór i czynności odbiorowe w tej chwili trwają. Dziękuję bardzo. Czy udzielone zostały odpowiedzi na wszystkie pytania? Tak, jeżeli tak, to przechodzimy do kolejnego punktu, wnioski i oświadczenia. Bardzo proszę, kto z państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Naszkiewicz, tak? Tak. Proszę. Chciałem złożyć wniosek, szanowni państwo, o równe traktowanie radnych, ponieważ jak zauważyliśmy tutaj z radnym Bacem kilkukrotnie była udzielana odpowiedź w stosunku do tych osób, których nie ma. Faktycznie radny przypomniał sytuację, kiedy jego nie było i była oto awantura, więc prosimy, żeby nie stosować
nie stosować takich rzeczy. Nie ma radnego, nie odpowiadamy, otrzymuje na piśmie, bądź też dowiaduje się w swojej sprawie, bo zajmujemy czas tym, którzy są i poświęcili czas na to, żeby do końca sesji wytrwać. I druga rzecz, a mianowicie powiedzieliśmy sobie tutaj o dostępie do informacji publicznej i był taki mały apel, że do grudnia się tego nie da zrobić, bo jesteśmy obłożeni pracą w starostwie powiatowym i ja to rozumiem, pracuję jako urzędnik i wiem, jak to wygląda, ale szanowni państwo, w urzędzie, w którym ja pracuję, jest to urząd znacznie większy, otrzymujemy dużo więcej pytań i nie możemy wystosować takiego apelu, że w grudniu nie damy rady. Po prostu jeżeli ustawowo ktoś się do nas zwróci, to ja liczę, że państwo czy tak udzielicie tej odpowiedzi, bo KPA stanowi tak, a nie inaczej, więc jeżeli radny się będzie upierał, to myślę, że powinien otrzymać wtedy odpowiedź, kiedy termin na to pozwala, a nie kiedy nam czas pozwala. Ja wszystko rozumiem, ale ja bardzo rozumiem, tylko mnie nikt, ja się nie mogę wytłumaczyć, jak mi dziennikarz składa wniosek i proszę odpowiedzieć. I ja muszę odpowiedzieć. I ja nie mogę się tłumaczyć, że są święta, że ja muszę coś tam innego zrobić, że ja mam wyjazd, że mamy ileś rzeczy. Powiem tak, my też naprawdę pracujemy, nie leżymy. Nie, no dlatego mówię, że należy udzielić odpowiedzi. Pani starosta, bardzo proszę. Panie radny, ja prosiłam tylko o uszanowanie i rozwagę. Ja nie nakazuję, ja prosiłam, ale wskazałam konkretne argumenty, między innymi takie, że te informacje już były przedstawione państwu. Państwo jesteście, a szczególnie tutaj mówię do pana radnego, bo to on zadał pytanie, w posiadaniu takich materiałów. To jest wszystko w sprawozdaniach, które państwo otrzymujecie, to wszystko jest jawne. Nic nie stanowi tajemnicy. My to szczegółowo, skrupulatnie przedstawiamy państwu. No ale jeżeli jest taka potrzeba i pan radny nadal podtrzymuje uzyskanie tych informacji, to przynajmniej niech to będzie również powielenie tego, że jest to sprawozdanie z wykonania budżetu, bo te informacje tam są. I tylko czekam na potwierdzenie, czy taka wersja panu radnemu będzie odpowiadała. Bo obrabianie tego w jakiejś szczególnej formie i zbieranie wymaga czasu. Oczywiście, to jest 10 lat. Dziękuję. Pan radny Besz, proszę. Ja już trzeci raz właśnie zwracam się. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przepuść, jeżeli to były te inwestycje drogowe, zestawić. To zbyt dużo czasu nie wie. Ja nie mówię, żeby to było w ciągu tygodnia, przypuśćmy, ale według ustawowych mam prawo dosłownie to żądać. I nadal to podtrzymuję. Dziękuję bardzo. Pani starosta. Oczywiście, panie radny, ma pan prawo żądać, ale powtarzam jeszcze raz. Ja proszę o rozwagę. Proszę o to, abyście mieli państwo na względzie i uszanowali pracę, której mają dużo nasi urzędnicy. Bardzo dużo. Pan radny tutaj mówi, że udziela odpowiedzi. My również udzielamy i tego jest sporo. Ale przynajmniej sami od siebie bądźmy na tyle uczciwi i bądźmy na tyle wyrozumiali dla pracy, którą wykonujemy tutaj jako radni na komisjach. Wiecie niejednokrotnie państwo, że również pracownicy są stale do dyspozycji na komisjach. Przychodzą, tłumaczą, odpowiadają na pytania, wyjaśniają szczegółowo. I powielanie czegoś, no szanowni państwo, czy jest taka konieczność, czy jest taka potrzeba, czy jest to aż tak bardzo niezbędne? Bo mówię, możemy wyciągnąć sprawozdania, które rokrocznie państwo otrzymujecie, skserować, czy wersji elektronicznej, to jeszcze raz państwu przedstawić, ale czy istnieje konieczność, żeby obrabiać specjalnie ekstra te materiały z 10 lat? Proszę państwa, radny oczywiście ma prawo żądać, tylko nie wiadomo, czemu to ma służyć przede wszystkim i ile to ma kosztować i po co praktycznie. Te dwie informacje każdy z państwa ma na bieżąco, że tak powiem, przekazywane, ale oczywiście można z 10, z 20, tylko po co?
Pan radny Naszkiewicz. Szanowni Państwo, tutaj kwestia dogadania się z panem radnym Beszem myślę, że nie powinna absorbować nas tak długo, bo ciągle w tym samym rytmie rozmawiamy. Natomiast ja powracam do tego, że nie byłoby problemu, skoro chyba dwie sesje temu zadałem pytania i nadal nie mam odpowiedzi. To jakbyśmy nie patrzyli, to jest dwa miesiące czy tam ponad. I stąd nam się to nawarstwia. No teraz mi Państwo powiecie zapewne, że jest obłożenie i znowu, czyli dostanę w styczniu odpowiedzi na swoje pytania. Pani starosta. Myślę, że szczegółowo na pytanie odpowiedziałam, w tym również na pytanie pana, panie radny, jeżeli chodzi o udzielenie odpowiedzi. Ta sprawa zostanie sprawdzona. Nie wiem dlaczego, być może jest tak jak pan mówi, być może jest inaczej. Natomiast tu była prośba. Ja, panie przewodniczący, w innej kwestii, bo jesteśmy w przedostatnim punkcie. Pierwsza to taka bardziej informacyjna kwestia. 1 grudnia będą miały miejsce konsultacje tutaj w Starostwie Powiatowym na sali konferencyjnej o godzinie 9 rano dotyczące programu ochrony powietrza. W związku z tym, kto z Państwa jest zainteresowany, dysponuje czasem, to zapraszam oczywiście na konsultacje, które będą przeprowadzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. I druga sprawa, Szanowni Państwo, zbliżamy się powoli do takiego wyjątkowego okresu przedświątecznego. Grudzień już tuż. Wiecie Państwo, że za chwilę zaczniemy wszyscy żyć w takiej atmosferze świątecznej. W związku z tym prośba taka tutaj razem z zarządem. Chcielibyśmy również podjąć jakąś szlachetną inicjatywę i wesprzeć Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom, instytucje przed świętami z okazji świąt. Kto z Państwa jest zainteresowany włączyć się we wspólną akcję, oczywiście tutaj kwotą, nie wiem, ustalmy minimalną kwotę 100 zł, to bardzo proszę, aby się zdeklarować i pani Wiola w Biurze Rady byłaby koordynatorem tutaj tego przedsięwzięcia. Czy Państwo radni wyrażacie akceptację do tego typu inicjatywy? Rozumiem, że na wszystkich możemy liczyć. To może inaczej, ręka w górę, kto wesprze akcję? Dziękuję bardzo. Dziękuję również w imieniu tych, którzy tę pomoc uzyskają. Dziękuję. Pan radny Besz, dziękuję bardzo. Pan radny Besz się zgłaszał jeszcze, czy nie? Pan radny Bac w takim razie. Pani starościno, bardzo ładnie pani wybrnęła, jak to tam pan Benek mówił, że zbliża się właśnie, zbliżają się wybory, zaczynamy się lansować. No ta ręka w górę. Ja wiele rzeczy robię bez podnoszenia ręki w górę i nie trzeba udowadniać, czy jak gdzieś coś komuś daję. Ja daję wiele rzeczy i robię to po cichu. To jest raz, ale ja wracam jeszcze, bo mamy teraz wnioski. I ja z takim wnioskiem, bo ja jestem osobą wierzącą, ale jak nie zobaczę, to... I w takim razie ja bym prosił, składam taki wniosek, żebyśmy po każdej Radzie Nadzorczej, po zebraniu Rady Nadzorczej widzieli protokół z posiedzenia tej Rady PKS-u. Dziękuję ślicznie. Panie radny, pana Benka tutaj nie ma. Nie wiem, dlaczego pan nawiązuje do nieobecnych. Przed chwileczką mówiliście państwo, żeby nie mówić. Ale to nie chodzi o lans. To jest inicjatywa. To jest inicjatywa dobrowolna. Państwo nie musicie. Kto chce? Ale tu nie chodzi o chwalenie się. Szanowni Państwo, to tylko Państwo możecie to tak interpretować. Mówicie o jedności, mówicie o wspólnych przedsięwzięciach, a w tym momencie mówicie o jakimkolwiek lansowaniu. Niejednokrotnie, Szanowni Państwo, tutaj na tej sali nagradzaliśmy osoby zasłużone, osoby, które działają społecznie, charytatywnie. Zapominacie Państwo. Nawet sesje świąteczne odbywają się tu na tej sali, gdzie dzielimy się opłatkiem. Może nie wszyscy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny Mańkiewicz, proszę. Chciałem taki wniosek złożyć, bo do niedawna myślałem, że domy dziecka podlegają pod kartę nauczyciela. Ale dowiedziałem się przez przypadek, że już chyba od 2003 czy 2004 roku nie podlegają pod kartę nauczyciela. Domy dziecka. Chodzi mi o tych pracowników, opiekunów, wychowawców i tak dalej. Jak słyszę, że my do swoich szkół dokładamy tak potężne pieniądze, bo tam jest karta nauczyciela, tam jest wymiar godzin, tam są stawki, tabele i tak dalej. No, a w domu dziecka za 40 godzin osoba wykształcona po studiach, taki sam wychowawca jak na przykład w szkole średniej, czy podstawowej, czy przedszkolu, no nie wiem, ale nie chcę mówić, ale naprawdę bardzo mało zarabiają. Jaki jest mój wniosek? Te małe zarobki na pewno przekładają się w sumie na całą pracę tak w takim domu, bo jest duża rotacja, bo tam daleko jest z dojazdem, a w sumie niska pensja. Żeby Rada Powiatu, ewentualnie Zarząd Powiatu w przyszłym roku na spokojnie może też postanowił albo wypracował jakąś taką formę, aby właśnie na tą instytucję naszą przeznaczyć jakieś pieniądze dodatkowe, bo tam naprawdę, no ja nie mówię, że jest źle, ale jest naprawdę bardzo skromnie. Taki jest mój wniosek, żeby się zająć tym domem dziecka w przyszłym roku na Radzie Powiatu czy na Komisji Oświatowej, potem przekazać wnioski do zarządu, bo rzeczywiście tam idą inne środki, dużo niższe, nie? Dlatego, że to nie podlega pod kartę nauczyciela. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani starosta. Jak najbardziej zasadny wniosek. Tutaj już część komisji wiem, że była również w domu dziecka. Pewne spostrzeżenia, przemyślenia są, pewne propozycje. Jak najbardziej zasadna propozycja. Ale ja jeszcze, oczywiście tak, tu niejednokrotnie na zarządzie te tematy są podejmowane. W związku z tym jak najbardziej, panie radny. Natomiast jeszcze chciałam w innej kwestii, bo tutaj różne tematy dzisiaj były poruszane. W skali tego, o czym za chwilę powiem, to są naprawdę małe problemy, bo mówimy o dziurach, o krzakach, o drogach, o terminach, wykazach. Natomiast jest z nami tutaj pan dyrektor Jakubowski, a sprawa dotyczy ochrony zdrowia i to jest poważna kwestia, o którą poproszę tutaj zaraz pana dyrektora, aby nam naświetlił problem i może szczegółowo przedstawił, skąd się wziął i dlaczego jest potrzeba, aby o tym dzisiaj powiedzieć. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Raz. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że znaleźliście Państwo chwilę czasu. Przysłuchuję się od dłuższego czasu Państwa dyskusji i takich parę wniosków, troszkę innych, ale bardzo króciutko. Wniosek o informację publiczną ma prawo złożyć każdy, ale też jeżeli wniosek przekracza zwyczajowy nakład pracy, to powinien ponieść pieniążki, koszty przygotowania tej informacji. Mówię przykład szpitala, zwróciła się fundacja od nas z zapytaniem, jaką profilaktykę czy edukację prozdrowotną stosowaliśmy dla kobiet, które rodziły w naszym szpitalu. Pytanie dotyczyło 20 lat do tyłu, nie było prowadzonych rejestrów elektronicznych. Wyliczyliśmy, że przygotowanie tej informacji będzie nas kosztowało 25 tysięcy. Zwróciliśmy się o zaliczkę do nich, żeby płacili 5 tysięcy, my im, prawda, udostępnimy to i od tego czasu już nie żądają tego typu informacji. To tak a propos, że można żądać wszystkiego, tylko trzeba pokryć też koszty uzyskania tej informacji. Ale w innym, dużo ważniejszym temacie chciałem zabrać głos. Mówimy, proszę Państwa, o nocnej i świątecznej opiece medycznej w ramach POZ-u. Wpierw tak bardzo ogólnie. Miesiąc ma 720 godzin, przez 200 godzin zostajemy pod opieką lekarza POZ-u, którego wybraliśmy sobie deklarację, a przez 500 godzin pozostajecie pod opieką, pod opieką nocnej i świątecznej opieki medycznej. I ten lekarz POZ-u bierze 12 zł,
tak naprawdę trochę więcej, ale to w grupach wiekowych, ale powiedzmy 12 zł, a ZOS w Głubczycach dostaje na to złoty 30, czyli lekarz za 200 godzin dostaje 12 zł, a ja za 500 dostaję złoty 30. To jest różnica systemowa. Natomiast problem jest troszkę bardziej skomplikowany i dotyczy on tego, że pieniążki na tą opiekę nocną i świąteczną są dzielone bardzo, bardzo nierównie, a powiedziałbym nawet krzywdząco. Mianowicie, porównując powiat sąsiedni z naszym powiatem, to się okaże, że ten powiat sąsiedni ma większe nakłady, o ile to zaraz powiem, i ma w jednym punkcie, przyjmuje pacjentów, którzy chcą skorzystać z tej pomocy. Na terenie powiatu głubczyckiego mamy dwa miejsca, to jest Kiecz i Głubczyce, i tutaj zespoły pielęgniarsko-lekarskie przyjmują tych pacjentów. Jeżeli powiem, że ten powiat sąsiedni ma 20% mieszkańców więcej niż nasz powiat, a kasy, czyli pieniążków na ten cel ma 100% więcej, a my udzielamy tej pomocy w dwóch miejscach, czyli o 100% więcej niż Prudnik, to miało być, nie miałem mówić, że to jest, chodzi o Prudnik, ale można się domyślić. Reasumując, jeżeli porównamy nakłady na jednego pacjenta, mieszkańca powiatu głubczyckiego i prudnickiego, i przeliczymy mieszkańców powiatu głubczyckiego po stawkach kapitacyjnych mieszkańców powiatu prudnickiego, to ZOS w Głubczycach dostaje 500 tysięcy rocznie mniej. O takich pieniążkach mówimy. Tak głęboka jest to niesprawiedliwość. Temat był poruszany wielokrotnie na zarządzie powiatu. Po którymś zarządzie pozwoliłem sobie napisać pismo do NFZ-u i 9 października wysłałem pismo z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Dzisiaj akurat to pismo nie jest znane zarządowi, czyli 23 listopada dostałem pismo. Pozwolę sobie przeczytać odpowiedź. Pierw jest przepisy prawne, których nikt nie neguje, żeby była jasność, na jakich podstawach jest to robione. To zajmuje 4/5 odpowiedzi i na końcu zdanie. Ryczałt państwa placówce na czwarty kwartał został zwiększony o 5% w stosunku do ryczałtu obowiązującego do dnia 30 września. Zmiana poziomu finansowania świadczeń w ramach ryczałtu dla obszaru dla 50 tysięcy mieszkańców może zostać rozważona w sytuacji pozyskania dodatkowych środków na finansowanie przedmiotowych świadczeń w roku 2018. I to jest prawda. Dostaliśmy 5% więcej, inni dostali 27% więcej. Czyli dostali dużo, jeżeli my dostaliśmy o 2000, bo to wszystko jest oparte, żeby była jasność, na podstawie wyliczeń legalnych rejestrów. To liczba mieszkańców jest na podstawie danych GUS-u, kontrakty są na BIP-ie Narodowego Funduszu Zdrowia, można sobie wejść i odczytać. Dlaczego mówię o tym? Ten stan trwa już od dłuższego czasu. Tylko kiedyś było to kontraktowane na zasadzie konkursu. NFZ uznał, tyle pieniążków jest i albo ktoś staje do konkursu, albo nie. No staliśmy do tego konkursu po to, żeby zabezpieczyć te usługi dla naszych mieszkańców. Teraz jesteśmy w sieci szpitali i ta nocna świąteczna wchodzi w ramach tej sieci szpitali i jest to, że tak powiedzmy, obowiązek, i ja to rozumiem, ja tego nie neguję. Natomiast żądam, jak nasz kolega radny powiedział, równego traktowania obywateli czy mieszkańców Opolszczyzny wszystkich po jednakowych pieniążkach. Jeżeli my jesteśmy w stanie zorganizować na dobrym poziomie za te pieniądze, to lepiej to zorganizujemy, jak będziemy mieli 500 tysięcy złotych więcej. Z przeznaczeniem na ten cel, przepraszam. I teraz, co chcemy zrobić? Tak jak tłumaczę, dzisiaj poszło pismo, powiem tak troszkę pokrętnie do NFZ-u z zapytaniem, co ja mam zrobić, żeby dostać 27% podwyżki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jesteśmy członkami takiego stowarzyszenia dyrektorów szpitali powiatowych. 27 będzie spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Zgłosiłem tą rażącą, nazwijmy to, niesprawiedliwość. Być może będzie to podniesione i coś naprawione. Mówimy o różnicy 500 tysięcy rocznie. Jeżeli kontrakt jest podpisany na 4 lata, co jest dużym plusem, bo to jest inna sprawa, to nam daje 2 miliony mniej niż inne szpitale z przeznaczeniem na ten cel. Powtórzę jeszcze raz, oni świadczą usługi w jednym miejscu, my mamy usługi w dwóch miejscach, oni mają 20% więcej mieszkańców, 100% więcej pieniążków. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Czy ktoś z państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos? Pani radna Bobkier jeszcze, proszę.
Ja, że tak powiem, tytułem może już zakończenia, bo już bardzo długo siedzimy, więc w telegraficznym skrócie pozwolę sobie przekazać bardzo miłą wiadomość, zupełnie innego typu niż te do tej pory, które żeśmy dzisiaj tutaj słyszeli. Dzisiaj, moi Państwo, od rana w Filharmonii Opolskiej miało miejsce podsumowanie bardzo dużego projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Gminy Pokój, Filharmonię Opolską, Muzeum Śląska Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Ten projekt nazywał się Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim. Z przyjemnością muszę Państwu przekazać taką informację, że jak przez te dwa lata wiele szkół naszego województwa brało udział, z naszego powiatu tylko szkoła w Bogdanowicach, i zostaliśmy w sposób szczególny wyróżnieni w dwojaki sposób. Po pierwsze, została zwrócona uwaga na to, że na terenie naszego powiatu najlepiej i najbardziej efektywnie została wykazana współpraca samorządu powiatowego, gminy Głubczyce, Komendy Powiatowej Policji, a także lokalnych przedsiębiorców. Przytoczę tutaj tylko przykład z marca, kiedy za porozumieniem pana starosty Koziny, pana burmistrza Adama Krupy, udało się młodzieży ze szkoły posprzątać 12 km rowów przy drogach prowadzących do Bogdanowic. Policja zabezpieczyła w tym czasie dzieci, zebraliśmy tonę śmieci, gmina je wywiozła, wszystko to sprawnie i logistycznie udało się przeprowadzić. Żadna ze szkół w naszym województwie nie podjęła takiego wyzwania i nie przeprowadziła takiej akcji jak my. Nie będę opowiadać o innych działaniach, ale dzisiaj główni partnerzy projektu Filharmonii oficjalnie dziękowali wszystkim tym instytucjom, które wykazały właśnie chęć współpracy ze szkołami, dlatego że uznano, że edukacja wśród dzieci jest bardzo, bardzo ważna, i nasze działania były bardzo wyraźnie podkreślone. Był zaproszony pan burmistrz Krupa i ja dzisiaj pozwolę sobie przekazać podziękowania wszystkim tym ludziom i także pracownikom naszego tutaj urzędu, którzy pomagali czynnie w tym, aby tą akcję przeprowadzić. To naprawdę było skomplikowane. Dziękuję Komendzie Powiatowej Policji jeszcze raz za to, że nie przeraziła się tego, że 220 dzieci nagle wyszło na drogi powiatowe i trzeba ich było jakoś zabezpieczyć. Naprawdę wiele osób pomogło i bardzo, bardzo tym osobom dzisiaj dziękuję. No a dodatkowym wyróżnieniem było zaproponowanie właśnie naszej szkole, żeby reprezentowała te wszystkie szkoły, które brały udział w projekcie, i dzisiaj w Filharmonii występowały nasze dzieci. I muszę powiedzieć z przyjemnością, że dziewczynki, które śpiewały dzisiaj w Filharmonii, zrobiły to tak cudownie, że podchodzili do mnie ludzie zupełnie mi nieznani, obcy, i w czasie antraktu pytali, skąd te dzieci są, gdzie są te Bogdanowice, jaka to gmina, jaki to powiat, bo jak się zamyka oczy i dziewczynka śpiewała Eurydyki, to mówi Anna German. Więc jest mi niezmiernie miło, że w ten sposób promowaliśmy nasz powiat, i przekazuję to Państwu z wielką przyjemnością i mam nadzieję, że taka promocja też na pewno przysporzy nam chwały w otoczeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani starosta. Ja tak uważnie patrzyłam tu na pana radnego Baca, żeby nie powiedział, że to lans, ale jednak nie. Ale bardzo dziękuję pani radna za miłe słowo w imieniu również pracowników starostwa, którzy włączyli się w akcję. Gratulujemy oczywiście sukcesu, gratulujemy pani, nauczycielom i oczywiście dzieciom. Dziękuję bardzo. Pan radny chciał podziękować też, tak? Proszę. Panie starościno, bo jak ja pytałem się o kosze, to pan radny Kulik spytał się, czy ja nie wiem, kto ma sprzątać. No to ja się pytam pana Kulika. Panie Bogdanie, czy pan wie, kto powinien tą drogę posprzątać? Dzieci, czy usługi, czy firma do tego wyspecjalizowana? Ja nie mam nic przeciwko temu, bo ja też brałem udział w akcjach niejednokrotnie, sprzątanie świata z dziećmi. Tylko jeżeli się komuś zadaje coś takiego, a ja pytałem, to proszę być konsekwentnym. Mogę się jeszcze... Pani radna Bobka. Ja pozwolę się do tego odnieść. Nie taką intencję mieliśmy. To nie chodzi o to, panie radny, kto miał to posprzątać. Chodziło o zupełnie coś innego. Ja zapytam tak, a kto te rowy zaśmiecił? Kto zaśmiecił te rowy? I moi państwo, jeżeli po zakończeniu takiej akcji podchodzi do mnie uczeń i mówi, pani dyrektor, widziała pani, jakiś baran rzucił plastikową butelkę na naszą drogę, to ja mu wybaczam tego barana, ale ta nasza droga
To jest to, co jest najcenniejsze, bo jeżeli on ją sam posprzątał, to on następnym razem jadąc samochodem z rodzicami być może nie wyrzuci tej butelki i nasze służby nie będą musiały tego sprzątać, bo to, co się nauczy małe dzieci, będą robiły w dorosłości. I taka jest prawda, i taka była intencja. I to wcale nie chodzi o to, że myśmy kogoś wyręczyli, bo gimnazjaliści sprzątali drogi, szkoła podstawowa sprzątała wieś, a przedszkolaki sprzątały boisko. Ale oni też kiedyś papierki rzucają i muszą się też tego nauczyć, że nie wolno ich rzucać, trzeba je też podnieść. Dziękuję. Do lasu oni chcą wyrzucić, tylko nie mają gdzie. Pani, nie rzucają, gdzie mają. Pani radna. Pani radna Irena Sapa się zgłaszała. Pan radny się jeszcze nie zgłaszał. Szanowni Państwo, ja tylko tutaj dopowiadając do tego, co pani radna nas informuje, nieustannie i wciąż. Śmieci swoje zabierajmy ze sobą. Jak gdzieś idę, to nie patrzę, jeśli kosza nie ma, to ja te śmieci zabieram ze sobą. Nie wyrzucam ich. A pan wciąż apeluje jednak o te kosze, żeby one były. Kto to ma ustawić, kto ma potem za to zapłacić? Zabierajmy ze sobą śmieci. Każdy z nas płaci od osoby, więc tutaj nie od jakiegoś tonażu wielkiego. A te papierki, te butelki, te śmieci, no niestety o nas fatalnie świadczą. Więc apelowanie o takie, jakbyśmy mobilizowali tych ludzi, wyrzucajcie, bo ktoś to posprząta, no, no nie jest to na miejsce. Panie radny, proszę się, proszę mikrofon iść się zgłaszać ewentualnie, dobrze? Pani radna, pani starosta, bardzo proszę. Ja powiem tak, przysłowiowo, bo ręce opadają. Ręce opadają, panie radny. Dyskutujemy tutaj o takich drobiazgach, o rzeczach naprawdę w skali powiatu, mało istotnych, oczywistych rzeczach. Była dzisiaj uchwała dotycząca zmian w budżecie. Ważne uchwały dotyczące dotacji. Ja nie mówię o podnoszeniu rok. Panie radny, ja mówię o dyskusji. Problem, który przed chwileczką sygnalizuje pan dyrektor szpitala. To są rzeczy ważne. W skali potrzeb, w skali odpowiedzialności naszej jako radnych za mieszkańców, szanowni państwo, to nie kosz jest najważniejszy. To nie kosz jest najważniejszy. Od najmniejszych rzeczy zaczynajmy, zgadza się, ale to pani radna Bobkier przed chwileczką powiedziała, w jaki sposób wpływamy na edukację dzieci, które rosną i nabywają pewnych doświadczeń. Także panie przewodniczący, ja wnoszę o zamknięcie dyskusji dzisiejszej sesji. Dziękuję. Jeszcze tylko zgłaszał się wcześniej pan przewodniczący Leliński, to chyba będzie ostatni. Też tak myślę. Nie, pan Buchaniec, nie o zamknięcie wiosku, panie radny Bac, tylko pani starosta, mam jeszcze pytanie do pani. Czy placówka taka jak Wydział Komunikacji znajdująca się w Głubczycach na ulicy Kościuszki podlega pod starostwo powiatowe, czy nie? Tak, Wydział Komunikacji podlega pod starostwo powiatowe. Tak. Bo wszyscy mówimy tutaj tak, o dołożeniu jakichś pieniążków do domu dziecka, gdzieś jeszcze, wiadomo, że wszędzie tych pieniędzy brakuje, każdy szuka oszczędności. Ale tak samo mówi się tutaj o pracy urzędników w powiecie, czy tak samo w gminie, jeżeli radni za dużo zadają papierkowej roboty. A mi chodzi o ten nasz Wydział Komunikacji, który bardzo kuleje z tego powodu, że jeżeli petent tam, czy klient, jak to nazwać, pójdzie, to niekiedy musi tam poświęcić kilka ładnych godzin z tego względu, no, że wiadomo, że wiemy, że pani kierownik, która była, odeszła na emeryturę. Teraz mamy tam kierownika PO, tak, pełniącego obowiązki. No to wiadomo, że jakieś oszczędności już tam są z tego powodu wylansowane. Ale do czego dążę? Cały czas w tym Wydziale Komunikacji jest zatrudniony pracownik na stażu. Skończy się staż, przychodzi nowy stażysta i trzeba go dalej uczyć. A ten, który umie, odchodzi, przychodzi następny. Czy nie można znaleźć jakichś środków, żeby faktycznie już tam zatrudnić kogoś, którąś osobę, która była na tym stażu, była już wyuczona czy przygotowana i żeby została? Dziękuję. Pani starosta, tak? Proszę. Panie radny, to nie tak do końca. Przede wszystkim staż to nie jest też forma zatrudnienia. To rzeczywiście jest nabywanie doświadczenia, przyuczenia. Natomiast proszę pamiętać, że mamy stanowisko urzędnicze. I zatrudnianie
odbywa się w trybie konkursu. Oczywiście większe szanse zawsze mają osoby, które takie doświadczenie zdobędą, posiądą, bo wiadomo, że w tej materii na bieżąco pewną wiedzę posiądą i mają. Natomiast nie można z góry po takim stażu deklarować czy obiecywać wprost całego zatrudnienia. Panie starosto, źle chyba, żebyśmy się zrozumieli. Mi nie chodzi o pracownika, który jest teraz, czy był miesiąc, czy będzie w przyszłym miesiącu na stażu, tylko chodzi mi o to, jak pani starosta mówi, że ogłasza się konkurs, żeby ogłosić ten konkurs na tego normalnego pracownika przy okienku, a nie non-stop pracownicy Wydziału Komunikacji uczą tego pracownika, który jest na stażu, nauczą go, on odchodzi i znowu muszą uczyć następnego, który przychodzi i zamiast wykonywać swoje obowiązki i prace, które są związane z obsługą petentów, muszą dalej uczyć następną osobę. Mi o to chodzi tylko. Dziękuję. Czyli pan radny mówi wprost o zwiększeniu etatów zatrudnienia w wydziale. Rozważymy taką możliwość i przyjrzymy się. Natomiast jeżeli chodzi o te staże, do których jeszcze na chwileczkę powrócę, to mówię, to też jest szansa dla młodych ludzi, żeby nabywali doświadczenie, z czego nie będziemy rezygnować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chyba wyczerpaliśmy porządek obrad. Proszę, chciałem jeszcze tylko poinformować, że następna robocza sesja, roboczo-świąteczna, bo to w zasadzie będzie już przed świętami, odbędzie się 19 grudnia we wtorek o godzinie 15. 19 grudnia. I być może, że będzie jeszcze wcześniej nadzwyczajna związana z tymczasem pracy aptek. 19 grudnia, godzina 15. A dzisiaj dziękuję Państwu za udział i zamykam obrady 39 sesji Rady Powiatu. Ta walka o to, kto bardziej przekona. Dziękuję. Jeżeli będą pytania, przewodniczący Tadeusz Krupas.